Zatrucie na radomskiej pielgrzymce. Jest zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Rondo upamiętniające powstańców Warszawy w fatalnym stanie. Za nami finał akcji Psi bądź i pomóż. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie zatrucia na radomskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Podczas jednego z posiłków zatruło się 48 osób. Zawiadomienie w tej sprawie złożył jeden z uczestników pielgrzymki. Z zeznań tego świadka wynika, że mniej więcej w jednym czasie pewna grupa ludzi poczuła się źle. Mieli objawy niepokojące w postaci wysokiej gorączki, zaburzenia pokarmowego, zaburzenia żołądkowego. I osoby te korzystały oczywiście z pomocy medycznej, zespołu medycznego, który obsługiwał pielgrzymkę. Jak ustalili śledczy, część z pielgrzymów trafiło do najbliższych szpitali w pobliżu trasy pielgrzymki, część natomiast do szpitala miejskiego w Radomiu. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną zatrucia. Niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie prokurator podjął działania w celu zabezpieczenia dowodów w tej sprawie, a więc zarządzono badania w kierunku ewentualnie salmonelli. Do chwili obecnej wyników tych badań jeszcze nie mamy. Prokuratura wszczęła również śledztwo w kierunku narażenia grupy osób uczestniczących w pielgrzymce na niebezpieczeństwo utraty zdrowia poprzez podanie posiłku powodującego zatrucie pokarmowe. Trwają przesłuchania osób, które uczestniczyły przy podawaniu pielgrzymom posiłków. Na razie nikomu w tej sprawie nie postawiono zarzutów. Sprawę pod nadzorem prokuratora prowadzi Komenda Miejska Policji w Radomiu. Tak obecnie wygląda rondo powstańców Warszawy. Wysokie, a nawet bardzo wysokie trawy, zasadzonych tam róż prawie nie widać. Na zachwaszczone rondo w pobliżu mazowieckiego szpitala specjalistycznego zwrócił nam uwagę Jan Maniak z Kukiz 15. Ta droga, ulica Mieszka I i rondo powstańców Warszawy, które jest tutaj, rondo w swoim zamiarze miało upamiętniać ofiary właśnie tej zbrodni ludobójstwa na ludności, o bohaterskim zrywie Polaków, o wolności. Proszę Państwa, nasze władze miejskie, pan prezydent, nie dbają o to miejsce. Jak widać za moimi plecami, szczaw rośnie w wysokości około 1 metra. Zdaniem Jana Maniaka z Kukiz 15 rondo nie dość, że nie upamiętnia w odpowiedni sposób powstańców Warszawy, to jeszcze jest fatalną wizytówką dla samego miasta. Jest to antywizytówka miasta. Tak jak mówię, w piątek szczególnie, kiedy ludzie wracają z Warszawy, naprawdę nie jest to po prostu dobry obraz miasta Radomia. Bo część mieszkańców, tych, którzy tędy jadą, jadą na Rzeszów, na Lublin, także cóż oni powiedzą o Radomiu. Jan Maniak uważa, że obecny stan ronda może wskazywać na to, że od dłuższego czasu nikt tym miejscem się nie zajmuje. Tymczasem Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu uspokaja, że rondo wkrótce zmieni swój wygląd, ale będzie na to trzeba jeszcze trochę poczekać. Obecnie pracownicy firmy odpowiedzialnej za koszenie traw w tym rejonie pracują przy lotnisku. Tam doprowadzają trawniki do należytego wyglądu. Jest to związane oczywiście ze zbliżającym się airshow. Pracują obecnie przy Wojska Polskiego, między innymi przy Skarżewskiej Porannej czy przy ulicy Lubelskiej. Gdy tylko zakończą pracę w tamtym rejonie, zostaną właśnie skierowani w okolice ulicy Aleksandrowicza, Królowej Jadwigi czy Mieszka I, aby tam doprowadzić trawniki do ładu. Przypomnijmy, że już w poprzednich miesiącach występowały problemy z koszeniem traw w pasach drogowych. Doszło nawet do tego, że MZDiK musiał zerwać umowę z firmą, która wcześniej zajmowała się tego typu pracami, i zorganizować kolejny przetarg na koszenie traw. Zakończyła się akcja Psi bądź i pomóż, w której m.in. członkowie organizacji Najlepsi z Najlepszych, ale także pozostali radomianie, zebrali ponad 100 kg karmy, przysmaki i witaminy dla zwierząt, miski, koce i ręczniki na posłania dla czworonogów. Kilka dni temu wpadliśmy na pomysł, bo ktoś dowiedział się, że w schronisku jest 2 razy tyle zwierząt niż powinno być, żebyśmy pozbierali trochę karmy. Na naszym portalu Najlepsi z Najlepszych EU jest zrzeszonych kilkanaście, kilkadziesiąt firm. Rzuciliśmy im hasło, wszyscy byli chętni.
dziennikarzy coś się dołożył i stąd dzisiaj tutaj jesteśmy i już jak widać mamy sporo karmy. Organizatorzy, ale także ci, którzy aktywnie włączyli się w akcję, nie mieli wątpliwości, że pomoc zwierzętom to obowiązek ludzi. Samo to, że schronisko w tej chwili jest przepełnione, jak co roku w wakacje mnóstwo psów jest porzucanych, dobrze, że jest to schronisko, dobrze, że ktoś ma zająć się tymi psami i chcieliśmy w jakiś sposób wspomóc. My się staramy zawsze wspierać takie akcje, no, ze względu też na to, że potrzebują zwierzęta pomocy, wiadomo, bo kto się o nich zatroszczy, jak nie my. Zbiórce towarzyszyły liczne atrakcje, w tym te dla najmłodszych. Finał zbiórki przeprowadzono na parkingu Galerii Feniks w Radomiu, a więcej szczegółów na temat akcji dostępnych jest na stronie internetowej www.najlepsiznajlepszych.eu. Cafe Jazz Festival to trzydniowe święto jazzu, jazzu swingowego, jazzu tradycyjnego, Dixielandu i nie tylko. 18, 19 i 20 sierpnia to jest weekend, w którym będzie się działo jazzowo nad zalewem na Borkach. Rozpoczynamy o godzinie 16 paradą nowoorleańską w centrum miasta. Ruszamy spod restauracji Teatralna. Typową nowoorlańską paradą, na którą serdecznie wszystkich chętnych zapraszam, a potem przenosimy się już na Borki i na Borkach będzie się działo, będzie o godzinie 17 konkurs pianistyczny, a o 19 ruszamy już z częścią festiwalową. Wystąpi wiele znakomitych gwiazd muzyki swingowej i jazzowej. Będzie Five O'Clock Orchestra, będą Old Timersi, będzie Stanley Breckenridge i Jazz Band Bell Orchestra. Paradę nowoorlańską poprowadzi Leliwa Jazz Band z Tarnowa. Serdecznie zapraszam. Niedziela to dzień radomski. Zagra Blues Power, zaśpiewa Gospel Radom i na finał oczywiście Big Band Mundana. Przy okazji festiwalu zjazd kamperów z całej Europy i oczywiście z Polski. Bardzo duża impreza kamperowa. Zapraszam wszystkich fanów kamperów, fanów muzyki, fanów dobrej kawy na wyjątkowe spotkanie jazzowe 18, 19 i 20 sierpnia. Margaryna smakowita tylko 2,49. Kawa Nescafe Sensazione Creme za 17,49. Ser Gouda jedynie 14,99. Leclerc. Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. Piątek w Radomiu upalny, na termometrach do 30 stopni. W drugiej części dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W sobotę wciąż gorąco do 29 stopni. Należy jednak spodziewać się gwałtownych burz i obfitych opadów deszczu. Ciśnienie będzie spadać. W niedzielę zmiana aury, będzie o wiele chłodniej, na termometrach do 19 stopni. Będzie również pochmurno i deszczowo.